Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, CSGO skinsiki, zobacz jaka bitewka na początek! Andrzej Wazon, między innymi bitwa na 3000 zł. No jest to underdog, czyli wygrywa osoba, która zdobędzie itemy za jak najmniejszą wartość. No póki co, no troszkę nam tutaj brakuje do, że tak powiem, tego zwycięstwa w tej bitwie. Oj, ten Fenek, no to Andrzej Wazon tutaj chyba już wypada, że tak powiem, z bitewki. No ale no niestety, no kurczę, 9000 prawie. Do Kiermany Botarosso. No co ja mam ci powiedzieć, stary? No tak nie będzie. Kolejna bitwa na 3000. No już łącznie to zaszliśmy za szóstkę, więc mam nadzieję, że ta bitwa jakkolwiek tutaj przyniesie zwycięstwo przede wszystkim, tak? Zobaczmy. Skrzyneczki def. Generalnie 14 skrzynek chyba, tak? 15. Nie, 14. 14 skrzynek. 5 skrzynek def. Z tego co tutaj widzę, zarzuciłem 3 skrzyneczki Beast, 3 razy Anarchia, 2 razy Luxurious i 1 raz Ametyścik, więc zobaczymy, czy które z tych skrzynek się jakoś popisze i coś fajnego tutaj dla wuja zechce rzucić. Przypomnę oczywiście o kalendarzu, tak? Że jak chcesz wziąć udział w kalendarzu, no to z dzwonem oczywiście, łapa w górę pod filmem. No komentarz, napis z numerkiem, jakiego chcesz oczywiście z kalendarza. No dołącz na Discorda, tak? Bo to też jest ważne. No i oczywiście użyj kodu KROXY na CSGO skinsie. Jak jesteś osobą pełnoletnią, to logujesz się z linku z opisu. Bądź klikasz oczywiście kod promocyjny i kodzik KROXY wpisujesz przed każdą płatną. Zaraz pokażę ci, bo tutaj bitewka, no... Może tutaj, że tak powiem, jeszcze dużo się w niej stać, mimo iż, że strata jest no, prawie 600 zł, myślę, w tym momencie. No, 500 powiedzmy. Oczywiście kodzik KROXY możesz użyć przed każdą wpłatą, daje ci 10% więcej, 2,5 dla nowych użytkowników. No i kod możesz użyć przed każdą wpłatą, tak jak wspomniałem, i za każdym razem otrzymasz procent więcej. No ale no, no nie, no, no, no tak to się nie bawimy chyba. No jeżeli tej bitwy nam się nie uda wygrać, 1900 zł, no to będzie już naprawdę, no... Będzie mi przykro, będzie mi nawet bardzo przykro. Oj, no to nie wróży nic dobrego. Niestety rękawice za kafla. Zobaczmy ostatnią skrzynkę. No dobra, zobaczmy teraz. 10 razy skrzynia Beast. 1260 zł koszt całej bitwy. No jak tu nic nie uda się wydropić i nie uda się tej bitwy wygrać, no to będzie mi bardzo przykro, no bo prawie już chyba 10 koła poszło na te bitwy. A to jeszcze nie wszystko, co wuja Kroko przygotował, no więc nawet jak nam się to nie uda, no to jeszcze jakieś tam drobne będą na kolejne bitewki, może jakieś skrzyneczki, może dzisiaj po prostu nie jest dzień na bitwy. Zobaczymy, póki co połowa skrzynek przed nami, 431 do 446, więc nie ma jakoś mega dużej przewagi, no ale ten USP Kill Confer, no właśnie, 171 zł, no nie fajnie, nie fajnie. 3 skrzyneczki. Jeszcze 3 szanse, żeby tutaj zarobić z tej bitwy. No, 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 to jest różnica 10 zł, stary, a my tu potrzebujemy grubej pęgi. No jest kill confirm, to jest 7 dyszek tylko. No tu musi jakiś gruby banger wlecieć, stary, no ale no niestety to się nie dzieje. No i kolejna bitwa przegrana, stary, no... No kurczę, nie podoba mi się to. A, no miałem ci pokazać, gdzie kod używasz, no ale to chyba wiesz, że przed każdą wpłatą, jak chcesz doładować sobie, no to klikasz doładuj. No i tutaj oczywiście kodzik KROXY przez 2x daje ci 2,50 dla nowych użytkowników oczywiście. No i 10% więcej przed każdą wpłatą. Możesz sobie wpisać tego kodu, możesz użyć wszelakiej metody płatności, skiny, SMS-y, bliki, przelewy. No kurczę, szczerze nie wiem, czy te bitewki to jest dzisiaj dobry pomysł. Mam jeszcze 3 koła. No nie wiem, no dołączę może tutaj do takiej rozgrzewkowej trochę tej bitwy. Wujek Wiktor, no wujek Wiktor z wujem Kroko tutaj. Zobaczymy, kto jest lepszym wujkiem. 10 zł, no underdog, więc spoko. Niech mu daje jak najwięcej. Jakieś arbuzowe tutaj berety. Ojejku, ale 17 zł tutaj. Tutaj, no niestety. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ze skrzynki Elegant. Allegiant. Pamiętam, że ktoś trafił Prince'a. Było w top dropach jakiś czas temu, że komuś dało się Prince'a trafić.
Więc może tutaj dla wujka Wiktora jakiś prinsik, nie obraziłbym się naprawdę. Może go dropnąć. Może go dropnąć, naprawdę, ja się nie obrażę. No, jestem ciekaw, jak tu się to potoczy. No, jest to nasze, no, 468 zł. Więc w końcu przełamanie, tak? W końcu przełamanie, w końcu udało nam się wygrać bitwę. No, jestem naprawdę w szoku. Zobaczmy, co teraz. A wrzućmy skrzynkę Royal, no nie wiem. Coś mam przeczucie, że w końcu ona może jakoś mi fajnie rzucić. Nie pamiętam, kiedy mi rzuciła jakoś, chociaż nie no, jakiś czas temu, jakiś chyba kilka dni temu rzuciła mi chyba M9 Lore, z tego co pamiętam. Nie, Tiger Tooth'a, przepraszam. M9 Tiger Tooth wtedy mi spadła. Więc to był chyba ostatni raz, jak coś mi takiego fajnego to skrzynka. To chyba w ogóle mój najlepszy drop z tej skrzynki Royal. No zobaczmy, Prince 514. No jak tutaj jeszcze coś... Oj, no to jest taka bitwa, taka okej. Taka naprawdę okej. 3000 zł, no i opłacało się zaryzykować, ale no muszę coś powiedzieć, stary, no ja dalej tęsknię za tymi skrzyneczkami procentowymi, no CSGO skins, proszę, oddajcie mi te skrzynki, no przecież to było coś naprawdę pięknego. No dobra, wrzućmy te Sabery, bo ja tak, kurczę, trafiłem tego Talona ostatnio, najlepszej tam ze skrzynki, tak trochę spocząłem na laurach i już chyba odpuściłem sobie tą skrzynkę totalnie. AWP case, dożyliśmy też z 5, bo dawno nie było. No, do tego nie będzie glove case, nie będzie ametyst. Coś takiego, 2000 zł. Rozbujajmy tutaj troszeczkę tą bitewkę, żeby było fajnie. Wrzucamy oczywiście bota, żeby zacząć tutaj jak najszybciej. I lecimy, 60 zł. Koszt jednej, przypominam, 50. Więc... Okej. O! Factory New! No, nie sądziłem, że X-Ray. No, 92 zł. Nie, w życiu. W życiu bym tyle nie dał za M-kę tam. Nigdy. Już wolę jakieś Desolate Space'a stary mieć naprawdę za jakieś 15-20 zł. Niż coś takiego. No, tutaj Redla niestety. Na mojego oponenta. Ale spokojnie, no. Dla mnie też zaraz pewnie coś spadnie, jest hiperbestia, więc to już jest połowa sukcesu. No ale jeszcze trzy skrzynki przed nami. O, no tu Redlinik, z Redlinika wujak Roka zadowolony, no ale no, mogłoby być to Batyskert, ta jego AWP-a. No ale Redlinik, okej, uznajmy, że rekompensuje mi to, tylko żeby teraz jemu, oj, no, robi się niebezpiecznie. Dwie ostatnie szyje, skrzynia z rękawicami. No to tak jak mówiłem, to są rękawice ładne, ale strasznie tanie. O kurde, ej! Wow! 1500 zł rękawice mu spadły. Ja musiałem zobaczyć do końca, czy ja na pewno tą bitwę wygram, ale wow! No, powiem, że naprawdę lubię to stary, tak mi rób. Tak mi rób, skrzyneczko. No dobra, jak tak glove case oddały, zróbmy coś takiego, dawno czegoś takiego nie było w sumie. 4200, no zobaczmy, dzisiaj te batelki tak kurczę przyduszone są mocno. No ale czasem trzeba batelkę przydusić, tak? No daj znać, czy lubisz, jak tutaj, że tak powiem, kręcę batelką. Znowu te rękawice, ja mówię, one kosztują 315 zł, to jest stary za takie rękawice? To jest jak promocja dla mnie, naprawdę. A one do jakiegoś slotera, do jakiegoś Crimson Weba? Mwala, stary, no naprawdę śliczne są. Śliczne. Jak naprawdę zastanawiasz się, czy je brać, to nie patrz nawet na tą cenę, stary. Bo to jak za rękawice uważam, że to naprawdę nie jest dużo. 315 zł. Najtańsze rękawice z 250 chyba kosztują. No to dopłacasz 100, stary, i masz takie ładne. Nawet nie całą 100, nie? Więc... Jak się staram jeszcze brać, no to ja mogę polecić. Miałem bardzo długo, nawet jakieś screeny są jeszcze na profilu, bo ja generalnie, na Steamie oczywiście, bo ja generalnie byłem maniakiem i robiłem zdjęcie sobie każdego nowego komba praktycznie, jakie miałem jakieś fajne. Ej, 7 koła, jak? Co? Czemu on to wygrał? No, nie spojrzałem szczerze, co tam takiego drugiego było. No ale trzeba, że tak powiem, pokazać, kto jest tutaj, że tak powiem, królem Dzikiego Zachodu, tak? No, żeśmy 3 razy... Royal, do tego Luxurious. Trochę kolejne zjebałem, bo to powinno być odwrotnie. No ale już
Niech zostanie. Niech zostanie, no bo skrzynka Royal jest droższa, tak? No ale już. Niech będzie. A weźmy trzy osoby teraz. Weźmy trzy osoby i zobaczmy. No tutaj taka bitwa troszkę królewska, nie? Trzy takie skrzyneczki, kurczę. Królewskie. Tutaj też złote barwy. Złote to znaczy, że wiesz. Na bogato. W ogóle połamałem ci okulary. Nie wiem, czy... Nie mówiłem na pewno na tym filmie jeszcze. O! No, jestem ciekaw jak tutaj. No, kurczę. Dziwo, to nie jest najlepszy drop spośród tych na te rękawice. No, niech będzie, niech będzie. O, kalaszek nowy. Tysiak! Wow! Tak jest! Co miałem powiedzieć? Okulary połamałem, stary. Spadły mi i pękły w pół. I to w momencie, gdy chciałem iść... O kurwa. Ej! Come on! Wow! 1200! 1000... No, dzisiaj skrzynka w formie! Skrzyneczka w formie, Luxurious! Najgorsze jest to, że chciałem już iść spać, stary. No dosłownie... Chwilę przed pójściem spać... To się rozjebało w pół. No ale no tutaj widzę, że będzie za co można kupić nowe. 12 tysięcy z tej bitwy. No dzisiaj... Dzisiaj naprawdę jestem w szoku, co tutaj te batelki świrują. No dobra, no mamy 12 koła, nie będę was zamęczał. Ametystase z kilka razy klikniemy, a ja się będę już powoli z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się kiedy? Widzimy się wieczorkiem pewnie jeszcze. No machnę z 3. Kto mi zabroni tak? Panie dzisiaj oddało. Ojejku, panie prowadzący. Pan się nigdy nie nauczy, no. Mierz teraz, no. Zobaczmy. No już lepiej, lepiej, ale to dalej nie jest to. To dalej nie jest to. 2500? No tyle to my wydaliśmy na tą skrzynkę. O, 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 o! O właśnie, o właśnie, o właśnie! 3500, dobra, no. Mogło jakiś minimalware spaść, no. 10 tysięcy to by było. Faktorka 15. No jeszcze raz, no ja nie mogę, no ja jestem naprawdę... Ja żyję skrzynką, stary. Ja wstaję, pierwsze co robię, to kręcę skrzynką. Kładę się spać, ostatnie co robię, kręcę skrzynką. No naprawdę, no to jest skrzyneczka życiem, stary. Skrzyneczka życiem, w ogóle... A nie, to nie jestem ja. Dosyć to jest lorka jakaś ten. W ciut lepszym stanie. I dobra, bo odpierdalam manianę jak zwykle. Jak mamy to przegrać... To zróbmy to jak mężczyźni na battle, tak? 4200, 420, hehehe, wiecie o co chodzi. Wrzucamy bota, chociaż mogłem w sumie wrzucić dwa, bo z innego byśmy wygrali, to co to w sumie jest satysfakcja. Jak mogliśmy mieć więcej. No ale zobaczmy. 5 razy ametyst. Jakby ten butterfly spadł. No, fajne by było to zaczęcie, na pewno. Bo taki butterfly z 3,5 chyba, nie? Myślę, że nie więcej. No może z czwóreczkę. A to chyba max. No, ho, ho. Zaczynamy. Zaczynamy zabawę, tak? No, jeszcze dwa... Okej. Okej. No. I decider. No, jego chyba delikatnie lepszy. No, ale moje, okej. Okay. Nawet nie jego lepszy, bo mój lepszy. Spoko, faktorka jednak. Dla mnie trzy... A to jest spadla na minus. No nie, no. Czy ja mogę skończyć film? Nie mogę skończyć filmu, stary. Nie mogę z czymś takim skończyć filmu. No dobra. CSGO Skins nie daje mi skończyć filmu. No przysięgam. No przysięgam. Trzy osoby. Teraz będę wyruchany w tej bitwie, więc daję underdoga. Ja jestem tego pewien. No stary, jak w życiu jesteś pewny... Dwóch rzeczy. Chyba, z tego co pamiętam, dwóch rzeczy. Tak mi się wydaje. Chyba. No to tak ja jestem pewny, że tutaj dostanę na dziurę. I obym się nie mylił. Będzie mi przykro. No zobacz. Good night, Flore. Okej. Okay. Przynajmniej rękawiczki trafia. Nasz opponent. O! O właśnie. O tak. O tak rób. Dobrze. O to chodzi. Ja nie... Nie, 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 nie. No Michaelowi musi coś sypnąć. Stary. Dobrze! O to chodzi! No tak rób właśnie! Ostatnia, Luxurious. 400 straty. Moje.
Dziękuję. Tak się to robi, stary.